A tymczasem Stowarzyszenie Koliber, proszę. Jest Stowarzyszenie Koliber? Tutaj. Proszę bardzo. Ostatnio pan prezydent był w Katarze i zabrał ze sobą 30 polskich przedstawicieli przedsiębiorców. Mam takie bardzo króciutkie do pana pytanie. Ile kontraktów udało się załatwić? Pan prezydent był w Arabii Saudyjskiej, był w Katarze, był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rzeczywiście bardzo skromny był tam udział polityków w jego najbliższym otoczeniu i w tym samolocie. Dominowała reprezentacja gospodarcza. Podpisano, ale to nie będę mówił o oczywistościach, też kontrakty państwowe. Ale co do kontraktów, które będą podpisywały te firmy, których reprezentanci tam byli, to pan musi ich pytać, bo my tego w kancelarii nie ewidencjonujemy. Kancelaria prezydenta w prywatny biznes się nie miesza. Natomiast prezydent uznaje za swój obowiązek ułatwianie tym ludziom robienie ich im biznesu państwa w krajach, które są naprawdę przyszłościowe. Państwa takie jak Niemcy, Włochy i ich reprezentanci nie wyjeżdżają z tego kraju, dopóki nie podpiszą interaktywnych kontraktów międzynarodowych. Na przykład tak jak delegacja niemiecka, prawda, w Polsce uzyskała tutaj kontrakty kolejowe. Wie pan, ja się nie znam na biznesie. Ja się nie znam na biznesie, ale mogę skończyć. Ja się nie znam na biznesie, ale to dosyć oryginalny sposób prowadzenia negocjacji. Przyjadę, siedzę u ciebie i dopóki nie podpiszesz, nie wyjadę. Ty nie sądzę, żeby to była droga do sukcesu w negocjacjach biznesowych. W Niemczech jest teraz zima, tam jest ciepło, ale Partia Zielonych, proszę.